kiedyś, jak byłem jeszcze na początku mojej drogi z Bogiem, ja tak bardzo nie rozumiałem tego, że karmi mnie to, że przeżywam moje zbawienie każdego dnia. Każdego dnia, że przeżywam je. Myślałem, że mnie będzie karmiło, kiedy będę rozmyślał o Jezusie. Ale wiesz, co to znaczy, że rozmyślasz o Jezusie? Jak to się przekłada, tak jakbyś miał numer konta i kartę bankową i wpatrywał się w nią. Powtarzał cyferki. Cieszył się, że tą kartę masz i tak dalej. To chodzi o to, żeby wybierać pieniądze z tego konta i przeżywać te pieniądze. Żeby korzystać z tej karty. Nie oglądać tę kartę, nie. Nie oglądać konto, nie. Chcę, żebyście przeżywali swoje zbawienie. Od kiedy to zrozumiałem, moje poczucie własnej wartości zaczęło rosnąć diametralnie. Jestem przecież zbawiony. Mówiłem sam do siebie, jestem przecież zbawiony. Jestem przecież zbawionym człowiekiem. Jestem zaakceptowany przez Boga. Jestem perłą. Kimś ważnym. Rozumiesz? Te słowa, drogoście bowiem kupieni, wychwalajcie Boga w ciele waszym, przybrały zupełnie inny dla mnie wyraz. Uczono mnie, że mam uwielbiać Boga. Ja tego nie rozumiałem, co to jest uwielbiać Boga. Ja myślałem przez lata, że uwielbiać Boga to oznacza, że ja będę teraz patrzył na Niego jak na tego króla i władcę, będę tańczył wokół Jego tronu, będę się cieszył z tego, że On jest Bogiem. Ale nie po to przyszedł Jezus na świat. Rozumiecie mnie? Jezus nie przyszedł na świat po to, żeby ludzie stali się ludźmi uwielbiającymi Boga. To nie był zamysł pański. Zamysłem pańskim było uratowanie ludzkości. Bo to jest czysta miłość. Czysta miłość, nie oczekująca zwrotu, niczego w zamian. Oni potem pisali to pismo i oni tak jak umieli, tak to wszystko określali tam. Natomiast zawsze chodziło o to, że to ty jesteś sensem tego wszystkiego. To ty sensem jesteś. Sensem. Rozumiesz? Ty jesteś sensem tego wszystkiego. Rozważaj swoje zbawienie. Powiedz dzisiaj w swoim sercu, że będziesz to robił. Bądź człowiekiem zrównoważonym. Rozumiesz? Nie bądź odpałem emocjonalnym. Bądź zrównoważonym człowiekiem, który przeżywa swoje zbawienie. Każdy element niedowartościowania, który przeżywasz w życiu, jest ściśle związany z tym, że nie przeżywasz należycie swojego zbawienia. Nie przeżywasz go po prostu. Ty wiesz, że jesteś zbawiony i wywyższasz Boga. Boże, dziękuję Ci, że jestem zbawiony. Ale ty jesteś celem przecież tego wszystkiego. Celem. Rozumiesz? On zbawił cię i odszedł. Dał ci swojego ducha, abyś mógł żyć przez jego ducha i tym oddawać mu chwałę. Zacznij myśleć o sobie w tych wartościach.